Anna Małysiak, witam Państwa serdecznie. Moim dzisiejszym gościem z cyklu Biuro Karier Bliżej Biznesu jest Gosia Sacała, trener głosu, ekspert z dziedziny techniki śpiewu, ale także youtuberka i przedsiębiorca. Dzień dobry. Cześć, witam. Cześć. Kim jest trener głosu, jaka jest jego rola i z kim najczęściej pracuje? Trener głosu to jest taka fancy nazwa na nauczyciela śpiewu. Kiedyś byli nauczyciele śpiewu i się chodziło do nauczyciela śpiewu i mówiło się, mam swojego nauczyciela śpiewu. A potem weszłam na YouTube i stwierdziłam, jak tu by się nazwać, stwierdziłam trener głosu, bo teraz coaching jest modny. Więc... A trenerzy są modniejsi niż tak, trenerzy są modniejsi niż nauczyciele, dokładnie. Więc to jest po prostu, jestem nauczycielem śpiewu. Z tym, że jednak jest tu jakieś rozgraniczenie, bo uważam, że nauczyciel śpiewu to jest jakby taka fucha, która musi objąć tego swojego ucznia z każdej strony. I od strony emisji głosu, techniki wokalnej, ale też repertuaru, interpretacji, często występów scenicznych. I ci nauczyciele śpiewu w dawnych czasach mieli bardzo często jakieś takie znajomości gdzieś w konkursach, gdzie tu pojechać, jakieś maile się wymieniało, że a mam takiego ucznia, może go przyjmiesz tam. Natomiast ja jestem stricte nauczycielem emisji głosu i kształcenia fizyczności, jakby naszej fizjonomii tutaj, jakby w zakresie emitowania głosu, więc jakby wybrałam sobie taką, powiedziałabym, niszę w tym wszystkim. Nie zajmuję się raczej repertuarem, nie wysyłam na konkursy, nie mam znajomości, w sensie nie staram się mieć znajomości gdzieś w jakichś, nie wiem, domach kultury czy coś, żeby kogoś gdzieś wystawić. Natomiast myślę, że nie ma jakiejś wielkiej różnicy. Czyli bardziej to, technika śpiewu. Tak, tak. To jest to, co, w czym ja się specjalizuję. Wspomniałaś w swojej wypowiedzi o tym, że nagrałaś filmik, że zniknęłaś na chwilę. I chciałabym się trochę do niego odnieść w kontekście wypalenia takiego właśnie. Co zrobić, aby się szybko nie wypalić i nie zniknąć i z social mediów, i z tych wszystkich portali internetowych, z YouTube'a na przykład. Zadałaś świetne pytanie, chciałabym wiedzieć. Ale właśnie o tym opowiadam. Tak, tak, opowiadam. Jakieś tam przeżycia swoje mam w tym zakresie, jakieś doświadczenie malutkie. Niestety nie nauczyłam się na czyichś błędach, tylko na swoich. Nie jestem pewna, czy już się nauczyłam, czy dopiero jestem w trakcie nauki, ale to co zrozumiałam, hasło work-life balance wszyscy znamy, tak. Jest to slogan i tak naprawdę mam wrażenie, że myślimy, że wiemy, co to znaczy. Że bardzo dużo z nas myśli, że tak, ogarniam, że wiem, na czym mam to polega, mam tą równowagę, jakby jest w porządku. Problem pojawia się wtedy, kiedy nie jesteś na etacie. Bo jak jesteś na etacie, w jakiś sposób jest regularność pracy. Pewna. Nie powiem, że zawsze, ale jakaś tam regularność jest tego wszystkiego. Problem pojawia się, kiedy zaczynasz być przedsiębiorcą, kiedy zaczynasz budować swoją firmę i nawet tacy wielcy, powiedziałabym, nie tyle, że motywatorzy albo jacyś coachowie, ale takie postacie inspiracji dla przedsiębiorców, na przykład zagraniczny Gary Vee, Vaynerchuk, to jest taka wielka postać, którą dużo osób słucha, Tony Robbins, wielki coach, bardzo dużo z nich mówi o tym, że hustle, musisz jakby robić i przedsiębiorca nie śpi i jakby potem pośpisz, ale teraz przez pierwsze dwa lata... To jest twoje 5 minut, tak? Tak, musisz dać siebie wszystko. I my to robimy, słuchamy tego i robimy to. Oczywiście po drugiej stronie jest nurt mindfulness. Jest nurt, zatrzymaj się, stop, na czym polega w ogóle życie, dojdź do siebie, do prawdy o sobie, żyj zgodnie ze sobą. Jest ta druga strona. Ale cały świat jest nastawiony na sukces. Wszyscy mówią o tym, że sukces oznacza widzów, pieniądze. Sukces oznacza, że jesteś zajęty. Że jesteś fajny. Że jesteś tak, że musisz być fajny, musisz być cool. Jesteś na górze. I to jest definicja sukcesu. Więc jak wszyscy to mówią, to co z tego, że jest ten nurt mindfulness, jeżeli ty sam tego nie doświadczyłeś i idziesz w tym nurcie sukcesu i starasz się w tą stronę podążać. Więc moja rada dla wszystkich, którzy są w tym miejscu, na jakimś rozdrożu, albo zaczynają, albo już nawet zaczęli właśnie hustle, jakby rób, jak najwięcej, jak najszybciej. Pierwsza rada, żebyś sam zdefiniował swój sukces. Czym dla ciebie jest to, że ty chcesz odnieść sukces?
czy to faktycznie jest to, że oglądalność, że pieniądze, że zasięgi, że bycie cool i bycie jakby widocznym i jakby takim, że na niego ludzie patrzą i chcą cię naśladować, czy to faktycznie dla ciebie jest sukces, czy jednak dla ciebie coś innego byłoby sukcesem. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, powiedziałabym, że jakby jakaś taka próba połączenia tego życia jakby w zgodzie ze sobą pod względem jakby też stylu pracy, takich wyborów codziennych, o co mi chodzi. Każdy z nas jest albo sobą, albo żadnym ptaszkiem, na przykład taka głupia rzecz. Jeżeli jesteś sobą, a wszyscy mówią, że cały świat mówi, że kto rano wstaje, temu pan udaje. Ja nie jestem zdecydowanie żadnym ptaszkiem i jakby jedną z tych rzeczy, które udało mi się ogarnąć dobrze, było wyzbycie się poczucia winy z tego, że wstaję na przykład o 10 albo 11. Bo pracuję do 23. To jak ja mogę wstać o 9 czy o 8 czy o 6 nawet? No po prostu nie ma szans dla mnie. Bo jak ja dopiero kończę pracę o 23, zanim ja się w ogóle ogarnę i wyciszę i zasnę o tej drugiej, nie mogę wstać o 6. Bo ja po prostu padnę po 3 miesiącach. Oczywiście. Będę wrakiem. Więc zgoda sama ze sobą, że aha, pogodzić się z tym. Nie jestem taka, godzę się z tym. I daję sobie przyzwolenie na to, żeby nie czuć poczucia winy, że śpię do 11 na przykład. Dobra, śpię do 11, to jest mój rytm dnia. Wstaję 11, kładę się o 2. Spoko. Jak wyzbywam się poczucia winy, duży ciężar schodzi ze mnie i już nie czuję tej wielkiej presji. Taka jedna drobna rzecz. Więc poszukiwanie siebie, nawet jeżeli trzeba faktycznie pracować więcej, nawet jeżeli faktycznie są takie 3 miesiące, że jest jakiś lunch jakiegoś produktu i nie wiem, jakiś nowy program wypuszczasz, albo trzeba jakieś negocjacje robić i jesteś tym przedsiębiorcą, z tym biznesmenem i chcesz to zrobić. 3 miesiące trzeba się zachorować i 16 godzin dziennie, dobra, ale to rób w tych swoich 16 godzinach. Nie w tych, które świat narzuca, tylko w tych swoich. To jest to, co ja po prostu zaczęłam robić. Zaczęło działać. uczę się i tak, i faktycznie dużo, dużo z tego nurtu mindfulness, zatrzymywania się i to mi dużo też dało. Jakie są Twoje rady dla studentów, dla osób młodych, które chciałyby zaistnieć w internecie, rozpocząć swoją działalność na YouTubie na przykład? Pierwsza rada jest taka, że konkurencja nie oznacza przepełnionego rynku. Konkurencja oznacza, że jest popyt. Czyli, że jak już ktoś jest tam, to Ty też możesz być, bo jest zapotrzebowanie, bo ludzie cały czas oglądają i mamy faktycznie dużo YouTuberów, jest mnóstwo tego kontentu na YouTubie, na internecie, jest mnóstwo kont biznesowych na Instagramie, na Facebooku, wszyscy próbują, ale to oznacza, że cały czas jest na to zapotrzebowanie, cały czas ludzie oglądają, cały czas ludzie konsumują i chłoną te treści. Więc pierwsza rada jest taka, że nie myśl, że jest za późno, bo bardzo często się spotykam z tym, że ktoś chce zacząć, ale mówi, a już tak dużo ludzi ma ten kanał. Nie ma dla mnie miejsca. Od wielu lat już nie ma dla mnie miejsca, już wszystko zostało powiedziane. Właśnie nie. Właśnie bardzo dużo ludzi cały czas zaczyna i cały czas odnosi sukces. Ja zaczęłam 2 lata temu, też myślałam, że jest za późno. Nie jest za późno. Ewidentnie nie jest za późno. Zawsze można. Zawsze można, to jest pierwsza rada. Druga jest taka, znajdź swoją specjalizację. Jest super hasło nisza i bycie w niszy. I jak powiem... Ale w swojej specjalizacji. Tak. Nisze w swojej, tak. Swojej dziedzinie, w której tak. Jesteś dobry. Tak. Tak, w kontekście dużo usłyszałam o tym jakiś pomysł na kanał. No, będę mówił o ogólnie tak, że dobrze być dobrym człowiekiem, o dobru będę mówić, o tym, jakie dobre rzeczy można robić w świecie. Myślę, no ale o czym to jest? Kto powiedział? To kogo mówisz? Kto to ma zobaczyć? Kto jest odbiorcą? Zbyt ogólnie. Więc druga rada jest taka, że musi być konkret. Musi być jakaś konkretna specjalizacja, konkretna nisza. Ja jestem od tego, że uczę o tym, albo robię filmy o tym, edukuję o tym, gram tą konkretną grę. Nie to, że kanał gamingowy o wszystkim, tylko, że konkretnie CS, albo konkretnie LOL, albo konkretnie coś innego. Więc jakby bardzo, im lepsza konkretyzacja, tym lepiej. Może trudniej czasami z tworzeniem kontentu, ale jak już, bo na przykład często się wyczerpie temat, już powiedziałem wszystko o tym jednym aspekcie, super, to teraz z perspektywy tego aspektu mów o innych rzeczach. Z perspektywy tej konkretnej osoby mów o zależnościach, o korelacjach, o czymś tam. Czyli to powinno ewoluować tak, cały czas ten tak, kanał i tak, co ale robić. Raczej powiedziałabym, że od
tej małej kuleczki kulą sięgową do większych tematów, a nie od ogółu do szczegółu. Raczej w ten sposób, że chcemy zacząć od tych konkretnych rzeczy, żeby w ogóle ktoś nas mógł znaleźć. Jeżeli będziesz mówił o wielkich rzeczach, o szerokich rzeczach, o szerokich aspektach, o tym już jest dużo filmów, ale o konkretnych rzeczach jest mniej. Więc to jest druga rada. Trzecia rada, daj sobie co najmniej, powiedziałabym, 2-3 lata. Nie dawaj sobie krótszego okresu czasu. Często się zdarza, że ktoś zaczyna, zniechęca się po 3, 4, 5 miesiącach, mówi, nie działa, nie wypłynąłem, nie odniosłem sukcesu, nikt mnie nie zauważył. To jest za krótki czas, to jest za mało tego rozbiegu, za krótki ten rozbieg. Pamiętam, że sama jak zaczynałam, też miałam takie wątpliwości. Po jakim czasie się poddać? Jak długo powinnam robić to, dopóki stwierdzę, jednak klapa to nie dla mnie? I pamiętam, obejrzałam taki film takiej make-upowej youtuberki ze Stanów, która jest jedną z największych gwiazd makijażu teraz i największych influencerek make-upowych. I ona powiedziała takie coś, że już teraz na YouTubie jest ponad 10 lat, chyba 11 czy coś. I powiedziała takie zdanie, że ona czytała jakiś research w tamtych czasach, jak zaczynała, że większość kanałów ma taki przełom po okresie około 3 lat. Że ludzie zaczynają i przełom nadchodzi po 3 latach i potem się wybijają i są wielcy. A wszyscy, którzy kończą przed tymi 3 latami, się poddają wcześniej, omija ich ta szansa, dlatego że te 3 lata są niezbędne. Nie dotarli tego do mety, prawda? Tak, dokładnie. I ona potem powiedziała, że jej ten rozbieg trwał 2 lata, 7 miesięcy chyba. Że tuż pod tą granicą statystyczną był ten jej przełom i ktoś zadzwonił, czy coś tam się stało, jakaś marka do niej się odezwała i było to wielkie boom. I ja pomyślałam sobie, okej, Gosia, ona wchodziła w temat, ta youtuberka, w temat makijażu, tam był przesyt. Ja wchodzę w miejsce, w którym nie ma takiego kanału w Polsce jeszcze. Bo ja chciałam wejść właśnie w rozrywkę wokalną i jakby kanał taki muzyczno-rozrywkowy o emisji głosu. Był co prawda jeden o technice wokalnej, taki powiedziałabym mój wtedy największy konkurent, bo już miał wtedy 3 tysięcy wielce subskrybentów. A ja wchodziłam w takie miejsce, gdzie była tylko jedna osoba i nie do końca robiła to co ja. Więc pomyślałam, okej, ja wchodzę w miejsce, gdzie jest dziura. Dziura na rynku. Teraz ją wypełniam. Wypełniam tę dziurę, nie ma nikogo, znalazłam dziurę, wchodzę w nią, wypełniam, więc myślę, 2 lata daję sobie. 2 lata, jak po 2 latach nie będzie tego przełomu, stwierdzę, dobra, to nie dla mnie. Nie trafiłam, zły pomysł, close. Natomiast pomyślałam sobie, 2 lata to jest minimum, które będę faktycznie produkować regularnie ten mój materiał, będę dawać tą edukację. To nie będzie byle jakość, to nie będzie raz na jakiś czas, to będzie 2 razy w tygodniu, to będą filmy zawsze z elementem edukacyjnym. Zawsze będę nauczycielem, zawsze chcę być trenerem. To było moje zamierzenie. Przełom przyszedł po 11 miesiącach. To szybko. Szybko. Statystycznie bardzo szybko. Dziękuję. Statystycznie szybko, a też ciekawe, dlaczego przed przełom. Bo robiłam swoje filmy edukacyjne, takie szkoleniowe, instruktażowe. Potem taka się zdarzyła dziwna rzecz, że jakaś osoba z branży zobaczyła w mnie wroga i zaczęła robić jakieś dziwne... Czarny PR. Tak, czarny PR, jakiś dziwny szum wokół mojej osoby w jakimś konkretnym temacie. I nagle filmy, które miałam już zaplanowane, w jakiś sposób polecono mi, że lepiej na chwilę odpuścić i o tym nie mówić. Gosia, wymyśl coś innego. I ja wtedy... No dobra, to zrobię tą pierwszą reakcję, bo i tak zamierzałam ją kiedyś zrobić, więc zrobię jakąś reakcję. Czyli reakcja, czyli ja siedzę po prostu i reaguję, jak ktoś śpiewa i robię swoje miny, mówię swoje komentarze i w sumie tyle. Okazało się, że bum, wszyscy zaczęli to oglądać, że ludzie chcą właśnie tego i chcą nauki poprzez rozrywkę, a nie tylko filmów instruktażowych. Więc też można było spodziewać się, że jakaś blokada, jakieś zamknięte drzwi, ktoś przyszedł i powiedział, stop, nie możesz dalej, o tym nie mówisz. Ale wyświadczył ci przysługę tak naprawdę. Tak, tak, okazało się, że te drzwi zostały zamknięte, a ja myślę, dobra, jest tu okno, mogę je sobie wybić, nie? Więc sobie wybiłam. Okazuje się, że całkiem nowy świat, zupełnie coś innego. Więc to w sumie ostatnia rada. Nawet jeżeli są przeciwności, to one też będą dla Ciebie motywatorem do inspiracji, jakiejś tam nowej kreatywności, nowego pomysłu. Jak jest zbyt łatwo,
to nie ma po co być kreatywnym. Dopiero jak jest troszkę trudno, pojawia się ta jakaś taka potrzeba tworzenia czegoś nowego i potrzeba kminienia i kombinowania, jak to przejść to i wtedy najlepsze pomysły. To ja Ci życzę samych sukcesów. Dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję również.